Oto Ola wie, że umiejętność systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot to bardzo cenny nawyk. Aby oszczędzić pieniądze, pomyśl nad swoim celem. Po co oszczędzać? Wyobraź sobie, co w przyszłości kupisz. To świetna motywacja do gromadzenia oszczędności. Pomyśl też nad metodą, w jaki sposób oszczędzić. Zrezygnujesz z zachcianek? Znajdziesz dodatkową pracę? Ola zna wartość oszczędzania i odkłada na wycieczkę do Paryża. Wszystkie swoje oszczędności przechowuje w skarpecie. Ola nie wie jednak, że przechowywanie pieniędzy w domu nie jest najlepszą metodą oszczędzania. Odkładając do skarpety, narażamy się na kradzież lub stratę wartości oszczędności z powodu inflacji. Inflacja to spadek wartości pieniądza, przez co za tą samą kwotę możesz kupić coraz mniej. Warto przechowywać pieniądze w banku, gdzie nie tylko są bezpieczne, ale także pracują, czyli mogą przynieść Ci niewielki dodatkowy dochód z oprocentowania. Możesz także robić przelewy, ale przede wszystkim korzystanie z usług bankowych pomoże Ci w kontrolowaniu wydatków i racjonalnym oszczędzaniu. Możesz także skorzystać z pomocy banku, jeśli zechcesz stworzyć plan oszczędnościowy. Gdy już zaplanujesz, kiedy i ile będziesz odkładać, rozważ założenie lokaty terminowej, konta oszczędnościowego czy w późniejszych latach zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, w planie oszczędnościowym najważniejsza jest systematyczność.